Narwałem trochę zieleniny dla uszaków. To tak jak widać, jest trochę lucerny, jest mlecz, jest jakaś tam trawa, inne zieleniny. No nic, niosę im to. No, one już szaleją, uwielbiają zielone. O, niemożliwe, co one wyrabiają. Idę do nich, wejdę, specjalnie wziąłem garść, żeby im zanieść. Jakie to są diabły. O, jak szarpią. Ciągną całe mlecze, wcinają. Każdego dnia trzeba przynieść im taką obfitą garść i zjedzą do czysta. Nic nie zostawią. Dwa są takie większe, jak widzicie, już są całkowicie wybarwione. Policzki czerwone. I proszę bardzo, jakie mają już ładne uszy. Te białe. Super wyglądają. Nie wiem jeszcze, czy to są samiczki, czy nie, czy samce. Nie, no, nie stwierdzę teraz. Ale jestem bardzo z nich zadowolony. Widzę. Kanarki mają chęć podejść. Jak się trzyma w ręku, to lepiej im jest jeść po prostu, bo łatwiej im jest wyrwać, bo leży luzem, to się podnosi cały listek, mają z nim problem, natomiast to jak się trzyma, to mogą sobie urwać po załek. Nie wiem, co im będę dawał, jak naprawdę przyjdzie jesień, a już nie mówię zima. One bez tego zielonego to chyba długo nie posiedzą. No, wystrzępiły już to praktycznie. Zaraz zostaną same łodygi. A to mam całe wiadro, zresztą doniosę. Kolejną garść.